Zeznania podatkowe za ubiegły rok można było składać do końca kwietnia. Łącznie w Kołobrzeskim Urzędzie Skarbowym rozliczyło się ponad 50 tysięcy podatników. Jeżeli chodzi o rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w tej najbardziej popularnej formie, czyli na zasadach ogólnych, to złożonych zostało do naszego urzędu 40 037 PIT-ów 37 i 4134 PIT-ów 36. Część z tych zeznań jest złożonych jako zeznania wspólne. Około 10% stanowią zeznania z kwotą do wpłaty, a aż 76% to zeznania z nadpłatami. 1,5% podatku przekazało blisko 19 tysięcy podatników. To około 42% wszystkich zeznań. Liczba trochę spadła, ale prawdopodobnie dlatego, że wzrosła kwota wolna od podatku. Jeżeli ktoś nie płaci tego podatku, to tym samym nie przekazuje 1,5% na organizację pożytku publicznego, ponieważ ona stanowi część tej kwoty. 33% wszystkich PIT-ów 37, czyli 1/3, zostało automatycznie zaakceptowanych i złożonych do naszego urzędu. I to są podatnicy, którzy tak często ich też namawiamy, że jeżeli nie korzystają z żadnych z ulg, to tak naprawdę nie muszą się rozliczyć, że system za nich to zrobi sam. Ci, którzy się rozliczyli, najczęściej korzystali z ulgi na dzieci. Ale też podatnicy korzystają z tych nowych ulg, ulga na powrót, ulga dla seniora, ulga dla młodych, ulgi termomodernizacyjne i z ulgi rehabilitacyjne. To są tak jakby te najczęściej wskazywane przez podatników ulgi. Zdecydowana większość mieszkańców miasta i powiatu skorzystała z możliwości rozliczenia się przez internet. 93% wszystkich deklaracji złożono właśnie w ten sposób. Ponad połowa osób, które się rozliczały elektronicznie, nie zrobiła to poprzez e-Urząd Skarbowy. Tak na przyszłość to namawiam, żeby to jednak korzystać z tej naszej usługi. Te zeznania zostały złożone w ramach korzystania z innych komercyjnych programów, dlatego że zarówno z zeznań papierowych, jak i z tych zeznań komercyjnych pojawia się sporo błędów. Teraz Urząd Skarbowy analizuje zeznania, które zawierają błędy. Nadpłaty będą przekazywane na konta podatników do połowy czerwca.